zobaczcie, kochani, tyle mi zostało. O. Dla kotków. Tu sobie picia wziąłem. No i idziemy. Idziemy. No muszę to jakoś nieść, żeby się nie wywalić. Będę niósł tak. Dzień dobry, pani ładna. I dobranoc. Dobre jedzenie było. Pani kucharka, ja się zawsze do niej zwracam. Pani ładna i zgrabna. No i idziemy. O, kolega idzie. Muszę to pochować jakoś, bo mi to się rozwala. Na pewno kotki czekają. No, smartfon już mi się 3 razy wyłączył. Niech go szlak trafi. Ustawiłem fabryczne, zresetowałem i nadal to samo dziadostwo. Będę musiał zainstalować inną kamerę. Chodźcie, kiciulki, idziemy. Chodźcie, kicie. O, czeka Baribal. No zobaczcie, kiciulki są. Chodźcie, kicie. Kicie, kicie, chodźcie, mam. Mam dla wszystkich. Wszystkie dostaną. Masz, maleństwo. No, maleństwo jest chore. Smarka. Będę musiał jutro ją zawieźć. A ty tutaj. No, masz. Masz, Basiorku. Julcia, masz. Masz szramek. Kto tam jest? Cienki Bolek. Masz Mila. Masz Niunia. O, ciotka Płaczka wyleciała. Masz. No łap, masz. O kurde, Molek, skończyło się. Skończyło się, skończyło się. O. Masz, Romeo. No, kiciulki, dałem wam. Także, kochani, jutro jadę z 4. Czyli wszystkie... Z 4 czy z 5? Z 4. Bez Urwisa, bo Urwis się okazuje, że się trzyma dobrze. Ale Majeczka się rozchorowała. Pokaż się, Majeczka. O. Dzisiaj zakropię oczy. Teraz widać kaszle. Tak już ją chwaliłem, że się dobrze trzyma. Nie woziłem ją do szczepienia. A tu masz. Czyli błąd. Błąd, bo się rozchorowała. No, kochani, u nas opiekunka na oddziale numer 3 podobno koronawirusa miała. Od tygodnia jej nie ma w pracy. Nie wiem, jak to było, że dopiero teraz ta sprawa się jakby objawiła.
Może testy teraz zrobili dopiero. W każdym bądź razie od tygodnia jej nie ma, a dzisiaj tak przypuszczam, że się wynik dostała, że ma. No i zaraz u nas oddzielili oddział numer 3 od stołówki głównej i już nie jedzą na stołówce głównej. No, nie drapnie, nie drapnie. O, Chińczyk. No, fatalnie. Fatalnie, Majeczka. O, aż przykro słuchać. A te 3 zaszczepione. Dobrze się czują. No, no. Cały czas. Ale się szybko wzięło. Wczoraj nie było widać nawet, że coś jej dolega. A dzisiaj prycha cały czas. No. Raz za razem. Kurde, molek. Zaczyna mnie wyrabiać. Jeszcze ciotka płaczka przecież nieleczona. Zuzia. Zaczyna brakować pokoli i wszystkiego. Puść, puść, nie drap mnie. O Boże. O Boże. Nie wiem, czy ty... Nie wiem, w tym tempie, jak ona będzie się tak szło, to ona może paść. Zostaw mnie, zostaw mnie. Nic nie ma, uciekaj. Nic, pójdziemy, że zaraz zakropimy. Postaram się tam jedzenie dać z antybiotykiem Feliksa albo Whiskasa, on jest bardziej. Whiskas jest więcej sosu tam. Chodźcie, kicie, idziemy. Lampy się już palą, czyli w bocianówce jest światło. Możemy iść. Niestety budki są nieogrzewane, bo chrzanione żarówki było 5, wszystkie się przepaliły po jednej nocy. Zamówiłem na Allegro 6 żarówek żarowych z małym gwintem, ale takie inne. Jeszcze takich nie miałem. I zobaczymy, jak się będą sprawowały. Dziadostwo. No, kochani, dziadostwo. No, wydała się sprawa tych rozwalonych domków na mini osiedlu. Bo okazuje się, że tutaj prawdopodobnie
buszuje dzik. I to pojedynczy. O, zobaczcie, światełko się świeci. To chyba lolek tam jest. Tam, gdzie te punkty. O, tak jest. Poleciał. Prawdopodobnie samotny dzik. Kochani, tu buszuje. Bo widać, że trawa jest zryta, ale to tak, jakby szedł jeden dzik i rył. Nie ma jakiegoś takiego wielkiego zrycia. Jak tu dziki potrafią wlecieć i zryć dokładnie. Tylko wygląda, jakby był pojedynczy. Może jakiś samiec się oddzielił i zaczyna rządzić. O, widzicie, tutaj jest zryte. No i tutaj widać, buchtował. O. Tu. No nie wiem, czy jeszcze gdzieś. Także widać, jak w kilku miejscach porył. I chyba nic nie znalazł. Chodź, bidulo, ci zakropię oczy. Szamek. No i tak. Idziemy, będę zakrapiał majeczce oczka. Oczy kiciulki. Myślałem, że wszystko dałem, a ja wszystkiego nie dałem. Jeszcze mam. Który tu? Masz. Masz. Jest, kurde, molek, jak ty kichasz. Coś strasznego. Masz, Romeo. Tutaj. Masz, Urwis. Misia, masz. Jedz. O, bawi się. No, który tam idzie? Szamek idzie. Masz. Brutalu jeden. A te stare byki zdrowe. Nic je nie bierze. Masz. Masz. Jedz. Masz. Romeo. Masz. Dobra. Zostawiłem 3 plasterki dla Albinki. O, a ten się bawi. Proszę. Udaje myszę. Udaje, że ma myszę. O, jest Albinka. Albinka, kicia. Masz, kiciulko. Masz.
Jedz. Jedz, bo ci zjedzą. Nie módl się, tylko jedz. O. Widzicie, taka głodna. Taka głodna. Masz. Masz urwis ostatnio. Tu koronawirus, tu kocie katar. Co, Romeo, dostałeś już? Romeo się trzyma. Julcia też się trzyma. Jedz, jedz, bo ci złapie, który ci zje. Tyle będzie warczenia twojego. Gdzie te krople mam? Dobra, są. Są kropelki. Ależ ty wyglądasz fatalnie. Fatalnie. Kurczę, myślałem, że się dobrze trzyma. Nic nie widać śladów. Ja to nie będę szczepił. Że się zaoszczędzi. A tu masz. Się zaoszczędziło. Romeo, no, przestań mi tu łazić. No co ci się nie podoba? Co ci się nie podoba? No, chcę, żeby się nim zajmować. Nie jesteś jedyny tutaj. No. No. Co buczysz? Co buczysz? No buczy, bo szramka chyba tam widzi. Szramka nie cierpi, bo szramek jego gania. To który był? Któryś poszedł. No dobra. Bierzemy się za ciebie. No kochani. Próbowałem zakropić oczy Mai. Złapałem ją i chciałem owinąć w ręcznik, żeby mnie nie podrapała. No i niestety nie dała się. Zaczęła mnie drapać. Zaczęła się tak rzucać w cholerę, że nie dałem rady. Złapałem ją za kark, ale mi się wyrwała. Wyrwała się i poleciała na dwór. I w związku z tym, jeżeli ona jest taka oporna, to niestety, no, nie będę za nią latał, ganiał. Bóg wie, co wyprawiał, że mnie znowu podrapała. Najwyżej jutro ją zgarnę i włożę do tego kontenera. Przy czym zrobię tak, że będę dwa miał. W jednym zrobię, w tym szmacianym, to te kotki z, które nie mają objawów, a ją osobno w pojemniku. No niestety, są koty, którymi, kurczę, jest problem z złapaniem, włożeniem.
w związku z tym no, mam mieszane uczucia. Czy ja do diabła będę po trupach się z nimi ganiał, uganiał? Jak to się tak szarpią? Czy je zostawić i niech natura czyni swoje? No bo ileż można? Ja już też nie wszystko potrafię. Już też nie najlepiej się czuję, żeby się ganiać z nimi. No. Ta drapie, ale przyjdzie. O, nie ma problemu, żeby jej zakropić oczy. A tamtej życie człowiek uratował i takie harde. No potrzebuję po prostu kogoś, kto by mnie odciążył. Ktoś, kiedy mam chwilę takie słabości, zdenerwowania, irytacji, żeby spróbował inna osoba. Bo ja po prostu w pewnym momencie mam dosyć i nie chce mi się już tego robić. I w sumie wygląda, że te kotki, które nie będą sprawiały problemu, to będziemy leczyć i będą żyły, a resztę, jak to mówią, naturalna selekcja. Co ja się będę zabijał? Takie małe gówno. A mnie podrapało. No. Te są takie do rany przyłóż, kurcze. No ale ta Majeczka też już była taka, że ona mi na kolana wskakiwała do głaskania. Ale jak ją chciałem ręcznikiem owinąć, żeby oczy je zakropić, no to był opór na całego. O Jezus Maria, no, szta to jest też diablica. No nie, to misia mi skoczyła z pazurami na kolana. Kurczę, o, idź, puścisz ty. No, następna mi się wbiła w kolana. Co za kocury. Kurczę, będę musiał się ubierać w jakiś strój. Żeby mnie nie podrapały. No. No dobra. To kończę, bo muszę przyznać, że na dzisiaj mam dosyć. Za dużo rozczarowań.